Teraz jeszcze muszę raczej zebrać tego Bobo, jego moc ognia, bo jego moc mi się przyda. Tak, po to wam powiem, że w tym poziomie jego moc będzie przydatna. Ale oczywiście nie sama. Od razu wam powiem, że nie sama. Tylko czy to tutaj? O, chyba trochę pospieszyłem się, bo nie mam w ogóle kamienia, który widzę jest tutaj potrzebny do zebrania kolejnego kryształku. Okej, okay, wielki Kane do zabicia tym razem. Może mi się uda zebrać jednak tą moc, nie wiem czy mogę wrócić, chyba jednak nie mogę. Nie wiem czy to mogę wrócić tak w ogóle do tego poziomu z minibossem. Jeżeli tak, to może jakoś da radę to wszystko zrobić. Coś mi się zdaje, że jednak nie będę mógł. O właśnie, już widzę, że nie będę mógł. Bo mamy teraz Waddle Dee i przejażdżkę po takim strumyku. Tak niby widzieliście, że skoczyłem na tym Kenny, na tym krabem, ale nie trzeba. Kiedy jesteśmy na tej tratwie, no takim jakby pudełku, kiedy na nim płyniemy, to tym pudełkiem wszystkich przejedziemy. Tylko trzeba unikać tak naprawdę tych kamieni, które nam stoją na drodze. O, teraz nie skoczyłem tak odpowiednio. Tak, tu kolejny kryształ, tak wysoko się znajdował. Nie wiem, czemu mi ten hat jakoś tak mryga, tak zmienia kolor, jak widzicie. Zresztą tam był najpierw, wiecie, pomarańczowy, potem zielony i potem znowu kolejny tam jakiś. A, okej, okay, kolejny skok. Jak mówię, tylko tych... No, kamieni trzeba unikać się na swojej drodze, trzeba nad nimi skakać, a właściwie na nie skakać to z czasami. Bo do spody też tam nic nie zrobią, no chyba, że ten... Zobaczcie na to, już lecą, ale... A co tam, wylądowali bezpiecznie. O, mamy lizak, mamy... Proszę Państwa, to jest lizak. Lizak jest w tej grze nietykalnością. I super, ekstra muzyczka. A jest tylko sprints. To nam też chyba daje przyspieszenie, chociaż nie wiem czy raczej, nie czy rzeczywiście, raczej, bo, może tylko to mnie ten wodospad przyspiesza, nie wiem jednak, o to kolejny kryształ. Ale jak, po prostu jak widzieliście... Auć, to było głupie trochę. Chciałem moc ognistego miecza, jednak się nie udało jej odpowiednio zebrać, czy szczególnie. Ale jak widzieliście, no lizak to nietykalność. Też warto czasami, czasami go szukać. On się tylko pojawia w poszczególnych poziomach, nie we wszystkich tam w różnych okazjach, w różnych momentach. Ale jednak, możecie go szukać. A, nie trafiłem, o, trafiłem tego z tyłu jakimś cudem, wow! Okej, okay, tu mamy jeszcze taki kolczasta kłoda, która na nas leci, kiedy się zbliżamy do wodospadu. No, eksploduj ty, mucho jedna. Mucha, to jest zwierzę głupie, co siada na głupie. Ok, tu mamy z kolei dwie kłody, oczywiście nad nimi wystarczy, no, najprościej na świecie przeskoczyć, przelecieć tam cokolwiek. No i tak, z powodu tego, że ten fragment jest jednak dosyć długi, to może on być taki trochę nudny, bym powiedział. Tak, trochę się on dłuży po prostu, no, czasami tylko, znaczy po prostu tylko lecę i lecę, w górę i w górę, no. Po tak mówię, to się może trochę tak znudzić. Po jakimś czasie. A to może się sobie zapewnić podwójną moc ognia. O, to było fatalne. Tak, ja mówię, z kometą trzeba jednak trochę uważać. No mi się ten cały hat z kolorze zmienia. No widzicie, nad Mupen nie jest idealny, jeśli chodzi o emulatory, ale no na pewno on na tym emulatorze Dom Skerbin działa najlepiej, zdecydowanie. I teraz się może skuszę na kartę kolejną. Albo i one up. Trochę za daleki skok, ale one up. Nie ma co narzekać. I tak, nie zebrałem tego kryształku, jak mówię, do którego jest potrzebna moc wulkanu, kamień i ogień. Więc do niego dojdę i za chwilę, no wycinam, za chwilę wracamy do tego kryształku. No wiecie, jak zwykle. Dobra, jestem z powrotem i też wam powiem w ogóle, że jeżeli macie moc pojedynczego kamienia, to uważajcie na tych wodospadach, na tych strumieniach, bo one was, no ten prąd łatwo was porywa, jeżeli jesteście kamieniem. Jak mówię, tylko uważajcie na to po prostu. Widzicie, że mam moc wulkanu, jak mówię, ogień i kamień. I wracamy do minibossa, dwóch małych Kenik i jednego dużego, który jest na szczycie. No z tą mocą będzie go chyba łatwiej zabić jednak. Tylko oczywiście wymierzę w lewo. O, właśnie zniszczyłem tą ścianę, która mi ten dostęp blokowała do kryształka.
I to jest to, ten kryształ, który no, którego wtedy nie zebraliśmy, teraz zebraliśmy. No i możemy no iść dalej, a więc znowu cięcie do poziomu trzeciego. Okej, jesteśmy z powrotem. Tutaj w świecie trzecim, przechodzimy teraz w poziom trzeci. I jak zdążyliście zauważyć, jest to plaża. Oczywiście, czemu nie? I Mighty Glang, na razie nic szczególnego, sami przeciwnicy typu normalnego, wiecie, żadne wyzwanie. O, i ta tam taka hula, ją właśnie widzieliśmy na pierwszym poziomie w tym świecie. Tak, to była ona. Znaczy to był pierwszy świat, czy drugi? Nie, to był pierwszy chyba raczej. Nie, znaczy poziom oczywiście mi chodzi. I ta tancerka to jest tak zwana cha-cha. I widzicie, ona próbuje uderzać w różne strony swoimi marakasami, wiecie. Jednak też nie jest groźna, czy tam groźny, nie wiem. Nie wiem, jakie to płci jest, to coś. I nie, że mnie to obchodziło, wiecie. A na razie same nudy są tylko przeciwnicy typu normalnego. No, są też snipery. Tak, które się tam wynurzają spod piachu, tutaj na tej plaży. Ale kurczę, dajcie mi coś ciekawszego. Będę wdzięczny, raczej. No, same Mighty i Sandmany. I Mighty i Sandmany i... Okej, okay, to jest trochę ciekawsze. O, co mnie trafiło? A, może... Znaczy nie wiem, co mnie trafiło, bo się wpatrzyłem w tamte armatki. Na te shotzo w tle, więc nie wiem, ale mniejsza, oberwałem, nic z tego nie zmieni. Paniusiu, tymi instrumentami to się gra, a nie walczy. A, nie chcę tej mocy pojedynczego cięcia, dziękuję za to. Zaraz, ja właśnie chcę tą moc, jak potrzebuję cięcia i bomby do jednego z kryształków. Kurczę, czasami nie myślę jednak. Po co myślę o tej politycznej mocy cięcia i po prostu jestem tak trochę zniechęcony, ale po prostu tak myślę potem. Zaraz, przecież tego potrzebuję! Cięcie bomba do kryształu, jeju. To było takie trochę, nie wiem, rozkojarzenie? Nie wiem, czy to dobre słowo? Wróć! Dobra, w końcu ich trafiłem. Okej, tylko kto to jest z typu bombowego? Nie chcę przypomnę. Nie wiem, czy to właśnie nie będzie jakiś nowy przeciwnik typu bombowego. Może wkrótce go spotkamy. Nie wiem, czy na wodzie, czy pod wodą. Może bierzej pod wodą. Bo taki istnieje w tej grze, to wam mogę zagwarantować. O, właśnie to jest on! To jest Blowfish! Ta ryba, ta zielona, którą widzicie. Widzicie, kiedy się do niej zbliżymy, ona eksploduje i... No nie tylko ta ryba, ale ta eksplozja też może nas zranić. Więc ostrożnie, wiecie. Ale potrzebuję tej ryby. Żeby sobie zrobić wybuchające te shurikeny. Ta shurikeny niby, a nie shurikeny. Naprawdę nie wiem czemu, jak dla mnie jak mówię shuriken brzmi dużo lepiej. I też niby wielu ludzi lubi tą moc tego shurikena. Ja osobiście jakoś nie lubię. No patrzcie, jak można mieć kłopoty z ostatnim celowaniem, kurde, w tego Bronto Birda, kurde. Z inną mocą to by mi zajęło mniej czasu. Naprawdę. To mi się nie podoba, ta gwiazdka nad tą kłodą. Dlaczego? No patrzcie na to. Mamy tutaj taką jakby fontannę. Widzicie, wejdziemy na to. I woda wytryska spod tego kawałka mostu. Tej kładki. O, to był niezły strzał. Z kolei, tak dla odmiany oczywiście. O, łauć. To było bliskie. Bliskie spotkanie trzeciego stopnia. I tutaj przypadkiem nie trzeba było iść tędy, górą. Tak, to będzie ukryte przejście do... do jakiegoś bloczka, tu mamy jakieś no pomidorka. I bardzo ciekawie wyglądający kamień, nie chcę iść na górę! Get back here! Dziękuję. Dobra, jestem znowu na dole, kurczę jego. I tak, tutaj mamy tak jakby, nie wiem, taką skałę, widzicie, ta bardzo fajna skała, tak, z takim wzorem, taka zielono-czarna. Oczywiście tutaj musimy przejść swoim shurikenem w ten sposób i mamy tutaj jeden z kryształków w tym poziomie. Dobra, teraz nas możecie stąd zabrać. O, nie dostałem od niczego, o, tu będą kolejne te wytrykające strumienie wody z dołu. Nad nami gordo, więc najlepiej jest jednak przeskoczyć nad tym. I tak, widzę, że jeszcze potrzebna w tym poziomie jest moc
kamienia i cięcia, która, uwierzcie, moim zdaniem jest najgorszą mocą w całej grze i tutaj nie żartuję, jest to naprawdę beznadziejna moc. Ale do tego kryształku jest ona potrzebna, który teraz będzie w tym poziomie, jak się nie mylę. Właśnie nie, że to będzie następny, czy jeszcze jeden, czy tam co. Ale jak mówię, potrzebna jest moc cięcia i kamienia. Tylko właśnie jak mówię, o, jest Blowfish, znaczy nie Blowfish, tylko O, okej, okay. Jednak to pochłonąłem, udało mi się. No, czyli to jednak... O, właśnie widzicie, dlaczego mniej więcej nie lubię Blowfishów. Auć! Ej, straciłem to? No, straciłem to. No, widzicie, dlatego nie lubię Blowfishów. Naprawdę. To było, to mnie podirytowało. Chodź tu. Powróćcie teraz pochłonę. Może to będzie coś z typu kamiennego? Jeżeli nie, to... kiepsko. To jeszcze nie tutaj, mamy wielkiego kapara, który też ma swoje ostrze i to bardzo duże ostrze. Na którym oczywiście trzeba strzelić. O, tu jest kryształ. Nie, to nie jest ten, do którego jest potrzebna moc cięcia i kamienia, to będzie następny kryształ. Ostatni w tym świecie to jest właśnie ten, a ja nie mam kamienia dzięki tamtemu, temu Fizzbone'owi. Tak, tutaj. Widzicie, jest też one-up i... Ale jak mówię, kamień! No dajcie mi kamienia, proszę! Nie, nie kładę, tylko kamienia. Tam, kładę. Maria Kłodowska i Kirby, tak? Albo jeszcze kurde lepsza gra słów. Zostałem skłodowany! O właśnie, zostałem skłodowany! Auć! To bolało. Naprawdę zostałem skłodowany. Okej, okay, czyli tak. A czy widzicie pewnie, że po to, na to teraz naciskam i to wszystko leci na dół. Ale muszę być ostrożna, może jednak lepiej będzie, jak właśnie zginę. A, nie, kurde, dalej mi nie idzie. Dobra, gin ty. Koszmarze jeden. Okej, okay, przynajmniej będzie one up. O, tutaj co się dzieje? Co się dzieje? Wielki skok. Dopiero teraz druga połowa Kerbiego wróciła do niego. I to jest koniec poziomu. Widzę, że będę potrzebował ten pomidorek Maxim. Może mi się uda go zebrać, może nie, nie jestem pewien. Uda się. Jednak. Nom, 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 nom. A więc, no, znowu cięcie, jak mówię, trzeba zdobyć, no, tą moc kamienia i cięcia. Cięcie, trzeba zdobyć moc cięcia, naprawdę. Czasami to się robi, nie, naprawdę, przyrzekam, że ja nie lubię tego specjalnie, naprawdę. Dobra, tniemy.